Stanach Zjednoczonych, państwie, które słynie na całym świecie z najbardziej spektakularnych obszarów, na których to często można zaobserwować niezidentyfikowane obiekty, jest pewne miejsce. Miejsce to zwyczajne rancho, ale być może wcale nie jest takie zwyczajne. Z założenia rancho to sielankowe miejsce, które kojarzyć nam się powinno z hodowlą zwierząt gospodarczych, wieloma hektarami pól i miejscem, gdzie ciężko się pracuje. Ta farma, o której wam opowiem, zupełnie od tego wyobrażenia odbiega. Tak naprawdę skrywa w sobie przerażającą tajemnicę, która zniszczyła życie jego mieszkańcom. Rancho niechlubnie nazwane ranczem Skinwalkera, nazwy wywodzące się od dawnych legend Indian, które nazywały tak istotę humanoidalną, posiadającą zdolność przemiany w człowieka, mającą niezwykłe moce i czyhającą na życie ludzkie. W 2005 relacje z wydarzeń, które miały miejsce na przeklętym rancho, pochodzą od niejakiego George'a Knappa, uznanego dziennikarza. Zostały zawarte w książce specjalnie temu poświęconej – Polowanie na Skinwalkera. Jednak zainteresowanie ranczem i szerszy rozgłos zaczęły się już we wczesnych latach 90., kiedy cała posiadłość wykupiona została przez organizację NIDS, zajmującą się pracą nad zjawiskami UFO. Cała historia zaczęła się od rodziny Gormanów, którzy zakupili rancho za niebywale małą kwotę. Gormanowie byli bardzo zadowoleni z tego zakupu, nawet pomimo tego, iż sprzedający przestrzegał ich przed prowadzeniem prac ziemnych na terenie rancha. Sam dom również był dosyć tajemniczy. W każdym oknie, drzwiach, a nawet szafce była metalowa zasuwa, co ewidentnie sugerowało, że trzeba się przed czymś chronić. Wkrótce po zakupie farmy nastały pierwsze dziwne zdarzenia. Tom Gorman któregoś ranka zauważył obiekt unoszący się nad leżącym nieopodal wzniesieniem. Podszedł bliżej i zdał sobie sprawę, że to, co widzi, zdecydowanie jest nie z tego świata. To był tylko początek. Następne dziwne wydarzenia miały miejsce parę dni później, kiedy zauważył na ziemi ślady krwi i nóg jednej z jego krów. Urywały się dokładnie na środku polany. Tom wciąż jednak z uporem tkwił na rancho, nie mając zamiaru się z niego wynosić. Kolejnym tajemniczym wydarzeniem był moment, w którym wraz ze swoją żoną Ellen dostrzegli, że należący do nich cielak leży we krwi, a jego ciało pocięte jest ostrym narzędziem z chirurgiczną precyzją. Najdziwniejszym faktem jest to, że oboje widzieli cielaka 15 minut przed całym zajściem i był całkowicie w pełni sił. Ellen Gorman sama również na własnej skórze doświadczała dziwnego zjawiska. Otóż pewnego dnia zauważyła śledzący ją tajemniczy pojazd na niebie, który panicznie ją wystraszył do tego stopnia, że jak twierdzi, straciła przytomność. W międzyczasie w ich domu znikały różne rzeczy. Widywali również wieczorem dziwną, włochatą istotę, która przechadzała się po ranczo. Wydarzenia te mocno wpłynęły na ich psychikę i sytuację materialną. Ellen straciła pracę. Tom pogrążył się w długach z powodu utraty bydła, które stanowiło największe ich utrzymanie, a ich dzieci ciężko zachorowały. Upór Gormanów miał jednak swoje granice. Momentem przełomowym w ich nastawieniu był incydent, w którego wyniku stracili swoje psy. Otóż któregoś popołudnia Tom wraz z żoną i wiernymi czworonogami wybrali się na spacer obok pobliskiego lasu. W pewnym momencie psy zaczęły głośno szczekać i biec w stronę gęstwiny. Pomimo usilnych wołań do powrotu, psy nie wracały. Ellen spostrzegła ponownie dziwną istotę skrywającą się za drzewami i zaczęli uciekać. Następnego dnia Tom wybrał się w tamto miejsce i odkrył zwęglone zwłoki swoich psów na środku leśnej polany. Jeszcze tego samego dnia w pośpiechu spakowali się i opuścili rancho. Tom sprzedał swoją farmę organizacji NIDS, która prowadziła na tym terenie badania nad UFO. Jak udało się im dowiedzieć, rancho leżało na środku tak zwanej ścieżki Skinwalkera, czyli miejscu, gdzie tajemnicza istota z nieba przybywała, nazywana przez pradawnych mieszkańców tych terenów Skinwalkerem. Choć od czasu wyprowadzki Gormanów dziwne zjawiska nadal miały miejsce, nie były już aż tak intensywne. Samo miejsce zyskało sławę dzięki licznym publikacjom w lokalnych gazetach. Setki osób chciało na własne oczy zobaczyć, co się dzieje na tym rancho. I wielu z nich przyjeżdżało na farmę robić zdjęcia i szukać Skinwalkera na własną rękę. Niestety do dziś nie udało się wyjaśnić jednoznacznie tych niezwykłych i przedziwnych wydarzeń. W roku 2004 sprawa utknęła w martwym punkcie, a wszystkie materiały dotyczące wydarzeń na farmie zostały przejęte przez tamtejsze władze i organizację NIDS,
która nie upubliczniła swoich materiałów. Jedynym źródłem są obserwacje mieszkańców, jednak oni sami niechętnie wracają do tamtych wydarzeń. Dalsze losy rodziny Gormanów nie są znane, a rancho zostało uznane za przeklęte.